Jesteśmy na wizji. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Bartosz Korzeniewski. Witam Państwa na tym spotkaniu. A drugim z cyklu Czartoryscy i Radziwiłłowie. Ludzie, miejsca, kolekcje. I projekt ten ma za zadanie przypomnieć znane postaci z rodu Czartoryskich i Radziwiłłów oraz te mniej znane w takiej formie popularno-naukowej. W związku z tym odbyły się już cztery spotkania w Realu, dwa w Krakowie, jedno w Warszawie, jedno w Poznaniu i również odbyło się dwa tygodnie temu spotkanie, już jedno w ramach debaty online. Dzisiaj skupimy się na postaci Janusza Franciszka Radziwiłła i uczestnikami naszej debaty są pan dr Jarosław Durka, biograf księcia Janusza Radziwiłła, autor książki jemu poświęconej, oraz pan Maciej Radziwiłł, prezes Fundacji Trzy Trąby, ale również człowiek, który bardzo dużo wie o wszystkich członkach swojej znamienitej rodziny i będzie to jakby próba dialogu pomiędzy żywą pamięcią, między świadkiem historii, a historykiem właśnie w temacie księcia Janusza Franciszka Radziwiłła. Ale na początek chciałem oddać głos panu prezesowi Fundacji Kurtyki. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj tylko krótko chciałem się bardzo Państwu podziękować za udział w tym spotkaniu jako prezes Fundacji imienia Janusza Kurtyki, tutaj partnera i pewną pomoc dla tu głównych organizatorów tego wydarzenia. No dla nas jako dla Fundacji jest to niewątpliwie przeżycie wyjątkowe móc partycypować w tym projekcie, dlatego też się w niego chcieliśmy zaangażować, dlatego że on w jakiś sposób uzupełnia trochę nasze spektrum działań, schodząc z takiej, powiedzmy, historii wydarzeń, którą się często zajmujemy, właśnie na konkretne postaci historyczne. Tutaj w tym wypadku przedstawiciele dwóch wybitnych rodów. Dla mnie też szczególnie bliski jest ten wątek z uwagi na to, że osobiście sytuuję się jako konserwatysta na powiedzmy jakiejś takiej osi poglądów, więc tutaj ta postać Franciszka Radziwiłła też myślę wszystkim konserwatystom polskim bliska, czy jego biografia, czy jego dokonania. Także bardzo się cieszę, że mogliśmy tutaj pomóc w tym, żeby szerzyć wiedzę o tych postaciach. Dzisiaj często gdzieś w tym dyskursie historycznym nieco z boku, trochę może nie są właśnie osią naszych rozmów, naszych debat, nie rozgrzewają tak emocji w ramach debaty historycznej jak inne postaci, powiedzmy bardziej pierwszoplanowe, ale tym bardziej myślę warto je przypominać i pokazywać, że to spektrum myśli i biografii w Polsce jest bardzo, bardzo bogate. Także serdecznie dziękuję i cieszę się, że jako fundacja zostaliśmy tutaj zaproszeni przez pana profesora Korzeniewskiego do współpracy. No i tu dokładamy wszelkich starań, żeby była ona jak najlepsza. A mam nadzieję, że Państwu ta debata też przyniesie wiedzę i zadowolenie z jej wysłuchania. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Tak więc może na początek naszej debaty poprosiłbym pana doktora Jarosława Durko o to, ażeby przybliżył nam
Pokrótce zlokalizował nam księcia Janusza Franciszka Radziwiłła na tle rodzinnym jego pochodzenia, jak on się lokował wobec innych członków, znanych członków rodziny Radziwiłłów. Także powiedzmy najpierw, zajmijmy się tematem pochodzenia i przodków samego księcia Janusza Franciszka. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. Już udostępnię taką prezentację, która też pomoże nam. O, myślę, że już będzie widać. Śledzić te losy księcia Janusza Franciszka Radziwiłła, który był synem Ferdynanda Radziwiłła i Pelagii Sapiehów. Proszę bardzo, tu jest takie zdjęcie, które przedstawia ich w pałacu w Antoninie, to jest w południowej Wielkopolsce. I no, Janusz Radziwiłł urodził się 3 września 1880 roku, no i wywodził się z tak zwanej berlińskiej linii tego rodu. I proszę bardzo, tu jest pierwszy reprezentant tej linii, Antoni Henryk Radziwiłł, który jest bardziej znany jako namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego albo twórca, kompozytor muzyki do Fausta Goethego. W sumie bardziej sprawdzał się w tej drugiej roli, czyli kompozytora. Tutaj dosyć istotna rzecz, taka, która będzie też rzucała jakieś światło na później zachowania, losy Janusza Franciszka, to jest żona Antoniego Henryka Radziwiłła. Otóż w 1796 roku ożenił się z Fryderyką Luizą Hohenzollern, bratanicą króla Prus Fryderyka Wilhelma II. Proszę zwrócić uwagę, że 1796 to jest taka data, która już jest blisko trzeciego, no to już jest rok po trzecim rozbiorze Polski i można powiedzieć, że ta data to pokazuje, jak bardzo dwór pruski chciał zbliżyć się do reprezentantów czy do najważniejszych rodzin magnackich w Polsce. No i tutaj efektem takiego zbliżenia dworu pruskiego właśnie z Radziwiłłami to jest właśnie to małżeństwo. No i ono będzie później rzutować. No w jaki sposób, będę później o tym mówił, dlatego że no głównie ze względu na tutaj te Luizę Hohenzollern Janusz Franciszek będzie mógł wykorzystać to no w czasie II wojny światowej w różnych sytuacjach właśnie to swoje pochodzenie. Warunki małżeństwa były dosyć istotne, bo Antoni Henryk nie mógł zamieszkać poza państwem pruskim. Musiał mieszkać na terenie Prus. No i to spowodowało, że jego życie toczyło się pomiędzy Berlinem, Poznaniem, no i właśnie Antoninem, gdzie wybudował pałacyk. I to był taki pałacyk myśliwski. Natomiast jeżeli chodzi o cenę jego działań politycznych, no to jest dosyć skomplikowana sytuacja, dlatego że nie miał zbyt dużego pola manewru. Niemcy atakowali go za to, że no, broni spraw polskich, a Polacy zarzucali mu, że no, za blisko jest dworu pruskiego, więc proszę zobaczyć, dosyć trudna sytuacja tego namiestnika i pierwszego reprezentanta tej tak zwanej berlińskiej linii rodu. I teraz przejdę do następnego slajdu. Tu mamy Bogusława Radziwiłła 1808-1873. No to był dziadek Janusza Franciszka. Postać o tyle istotna, że dosyć skonfliktowana z Bismarckiem, a nawet bardzo skonfliktowana z Ottonem von Bismarckiem. Chodzi tu oczywiście o Kulturkampf i fakt, że Radziwiłłowie już wtedy zaczynają bronić
wiary katolickiej i ten stosunek do religii, do kościoła będzie istotny także w następnym pokoleniu i będzie wpływał na wychowanie Janusza Franciszka, na takie bardzo katolickie, no i oczywiście życia w odpowiednich wartościach. Ta tradycja rodzinna będzie miała duży wpływ. I ojciec Janusza Franciszka, czyli Ferdynand Radziwiłł, Ferdynand Ołycki, Przygodzicki, prezes Koła Polskiego w parlamencie niemieckim. Oczywiście konserwatysta, ma trochę inne poglądy od syna, bardziej konserwatywne. Myślę, że Janusz Franciszek będzie prezes bardzo już nowoczesny, konserwatyzm w wydaniu 20, gdzie partie lewicujące postrzega się już jako siły polityczne, a nie na przykład jak anarchistów, czyli dopuszcza się tu kwestię demokracji już później i debaty politycznej. Natomiast te starsze pokolenia często odrzucały w ogóle rozmowę z na przykład z ludowcami, uważali, że to są anarchiści, że osoby, które próbują burzyć porządek. No i teraz tu widzimy Janusza Franciszka w mundurze niemieckim. I przejdę do omówienia tak krótko wykształcenia. Otóż pierwsze cztery jeszcze lata... Jeszcze można jedną ważną postać, czyli pan ojca Franciszka, ojca Janusza Franciszka. Jeśli może mógłbym prosić w tym momencie pana Macieja Radziwiłła, żeby troszeczkę powiedział, bo tu się kwestia rodzi. Wiadomo, że duża część rodziny, dzieci, potomków Antoniego Radziwiłła uległa zniemczeniu. I teraz jest taka kwestia, skąd nagle po kilku pokoleniach Janusz Franciszek Radziwiłł jest polskim patriotem. Jak to się stało? I myślę, że tu kluczową rolę odgrał jego ojciec. Jeśli można prosić o parę słów teraz pana Macieja o przybliżenie tej kwestii. To jest takie uogólnienie oczywiście, że wszyscy potomkowie Antoniego Henryka i Luizy Pruskiej byli zniemczeni. Faktycznie w tym pokoleniu dzieci tej pary polsko-pruskiej rzeczywiście to drugie pokolenie tak dosyć mocno wrosło w kulturę pruską i dwaj synowie, po których powstały jakby dwie takie linie rodziny, czyli Wilhelm i Bogusław. Oni byli generałami pruskimi i dość ważnymi politykami, także z racji bardzo bliskiego pokrewieństwa z dworem pruskim. Natomiast już w trzecim pokoleniu pojawiają się postacie, które wyraźnie ciążą ku polskości. Nie mamy tutaj czasu, żeby wszystkie te osoby omawiać. Niemniej warto zwrócić uwagę właśnie na dwie kobiety, żony Radziwiłłów, to znaczy w tej linii nieświeckiej to była Marie de Castellane, francuska, wnuczka księżnej żagańskiej Doroty, księżnej Dino. Dama taka, można powiedzieć, europejska, kosmopolityczna, ale która bardzo szybko zorientowała się, że miejsce Radziwiłłów nie jest w Berlinie, tylko na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej i nakłaniała swoje otoczenie właśnie do powrotu, odnawiała później zamek w Nieświeżu i jej dzieci też stały się Polakami, żenili się i wychodziły córki za Polaków, a syn Stanisław Wilhelm Radziwiłł był bohaterem wojny 1920 roku, akurat był równolatkiem i kuzynem Janusza Franciszka.
Natomiast w tej linii, która później jest związana z Antoninem na Wielkopolsce i Ołyką na Wołyniu, głównym majątkiem tej linii, ordynacją, tutaj ogromną rolę odegrała żona Ferdynanda, czyli ojca Janusza. Pochodziła z rodziny Sapiechów z linii kodyńsko-krasiczyńskiej. W tamtych czasach Sapiechowie, to było zaledwie kilkadziesiąt lat po tym, jak cała rodzina Sapiechów, podobnie jak rodzina Czartoryskich, utraciła po powstaniu listopadowym cały majątek na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, i tutaj duch polski, duch patriotyczny był bardzo mocny, ale też trzeba powiedzieć, że wszystkie pokolenia linii berlińskiej, czyli poczynając od Antoniego Henryka aż do właśnie pokolenia Janusza Radziwiłła, zachowały wiarę katolicką, co jednak było pewnym już znakiem jakby takiego oporu wobec dominującej, prawda, religii, wyznania luterańskiego w Prusach, i zachowali także znajomość języka polskiego. Natomiast na pewno bardzo ważną rolę odegrała właśnie ta Pelagia z Sapiechów. Jeśli chodzi o postać Ferdynanda Radziwiłła, tutaj już pan doktor Durka o nim wspomniał, no to był to człowiek bardzo szybko jakby przywiązał się do polskości, był obrońcą polskości na terenie Prus, przez wiele lat był posłem do parlamentu i przez bodaj 30 lat był szefem Koła Polskiego w parlamencie i obrońcą właśnie Kościoła katolickiego, między innymi nawet w swoim pałacu ukrywał między innymi księdza Walentego Śmigielskiego, który był przedstawicielem właśnie Kościoła katolickiego na terenie Prus, prześladowanym przez władze niemieckie. Także to było to wychowanie, które odebrał Janusz. Warto zwrócić uwagę też na jego najstarszego syna, Michała, zwanego w rodzinie Michałem Rudym, który był wychowywany w zasadzie przez babkę, czyli żonę Bogusława Radziwiłła, i właściwie miał słaby kontakt z rodzicami. Miał jakiś też uraz, wydaje mi się, bo został przekazany na dłuższy czas na wychowanie tej babcy, która pochodziła z rodziny Klariut und Aldringen, rodzina z pogranicza czesko-niemieckiego. I został przekazany właśnie na wychowanie do swojej babki. Później miał jakiś taki uraz. Po jego urodzeniu wkrótce matka urodziła kolejne dziecko, które wkrótce zmarło. I to właśnie było powodem przekazania tego najstarszego syna. I on miał zupełnie inną opcję. Natomiast pozostała część rodzeństwa była właśnie pod dużym wpływem katolicyzmu ojca i można powiedzieć tej tradycji polskiej właśnie wniesionej przez matkę Pelagię Sapiechów. Dobrze, przejdźmy teraz, wróćmy do kwestii rozpoczętej przez pana Jarosława, czyli wykształcenia, jakie odebrał książę Janusz Radziwiłł. Tak, książę Janusz przez 4 lata od 1991 roku od 1891 roku do 1894 spędził w gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim. Przy czym tutaj jest taka sprawa dosyć kłopotliwa, jeśli chodzi o udokumentowanie tego okresu. Nie udało się znaleźć jakichś takich rzetelnych materiałów.
No oczywiście przypuszczamy, że wyglądało to w ten sposób, że spędzał ten czas przy Godzicach i do domu przyjeżdżali profesorowie z tego Ostrowa Wielkopolskiego, bo taki był wtedy model wychowania, takie były zwyczaje i to nie było nic dziwnego, zwłaszcza, że dziadkowie Janusza Radziwiłła byli w dużej mierze fundatorami tego gimnazjum, w związku z tym te relacje musiały takie być. Natomiast próbowałem odnaleźć w archiwach w Kaliszu jakieś materiały, które by świadczyły o tym, że rzeczywiście książę Janusz no, był uczniem. Nie udało się tego ustalić, natomiast to jest taka tradycja i to jest taka informacja pochodząca głównie z takich źródeł opartych raczej na tradycji. No i później kolejne lata to jest gimnazjum Karola Wielkiego w Osnabrück Dolnej Saksonii. To jest dosyć istotna rzecz, że akurat tam, bo to było katolickie gimnazjum i tam mógł zdać maturę w 1900 roku. W takim arkuszu wojskowym, który ewidencyjnym, który potem wypełniał idąc na ochotnika do Armii Polskiej, wpisał, że włada językami niemieckim, francuskim i angielskim. No to też świadczy o tym, jakie były tutaj kierunki tego wychowania, jeśli chodzi o te języki obce. Wiadomo, że arystokracja przykładała do tego olbrzymią rolę. Od razu już po urodzeniu dziecka praktycznie sprowadzano z zagranicy guwernerów, nauczycieli, którzy no, edukowali pod tym kątem reprezentantów poszczególnych rodów i to jest jakby normalne, ale też warto o tym powiedzieć, bo dzisiaj często zapomina się o tym, że właśnie taki model wychowawczy funkcjonował kiedyś w XIX, na początku XX wieku. Po zdaniu matury poszedł na prawo, na Uniwersytet Fryderyka Wilhelma do Berlina, ale tam studiował tylko rok i później od 1901 do marca 1903 roku studiował nauki przyrodniczo-ekonomiczne w Wyższej Szkole Leśnictwa w Eberswalde koło Berlina. I teraz nie ma tutaj jakichś takich dokumentów, które by zaświadczały jakichś konkretnych dyplomów, które by potwierdzały uzyskanie jakichś tytułów naukowych przez Janusza Franciszka Radziwiłła, ale też na to trzeba spojrzeć trochę inaczej niż dzisiaj się na to patrzy, dlatego że w tamtym czasie uzyskiwanie wykształcenia przez członków rodów arystokratycznych miało znaczenie bardzo praktyczne. Chodziło tutaj o to, żeby po prostu potrafił dobrze zarządzać swoimi dobrami. I wykształcenie pod kątem prawniczym, czy na przykład przyrodniczo-ekonomicznym miało właśnie takie praktyczne przełożenie na później funkcjonowanie księcia Janusza w majątkach. Może w tym momencie na chwilę przerwijmy, skoro już mówimy o tych dobrach, to poprosiłbym może pana Macieja Radziwiłła o krótkie chociaż przybliżenie, no, co wchodziło w skład tych dóbr, którymi miał zarządzać, a potem zarządzał książę Janusz. Janusz Radziwiłł, mimo że był najmłodszym synem spośród trzech synów, odziedziczył najważniejszy majątek tej linii, czyli ordynację ołycką. To był majątek, który w rękach rodziny znalazł się jeszcze w pierwszej połowie wieku XVI. Także wszedł w posiadanie majątku Nieborowskiego. Po dalszym krewnym Michale Piotrze Radziwile, który zmarł na początku wieku XX, i także po nim uzyskał pałac w Warszawie na ulicy Bielańskiej, tak zwany pałac Przebędowskich, czy właśnie Radziwiłłów, i wreszcie też spory majątek na Wołyniu, niedaleko od głównych dóbr ołyckich,
który nazywał się Szpanów. Myślę, że łącznie te dobra przed reformami rolnymi w okresie międzywojennymi musiały liczyć około 80 kilku tysięcy hektarów. Także można powiedzieć, że w latach 20. zaliczał się na pewno do czołówki najzamożniejszych właścicieli ziemskich w Rzeczypospolitej. Jeśli chodzi o same dochody, to bodajże lokował się w pierwszej dwudziestce jakby takiej taksy skarbowej. Natomiast właśnie nie wszystkie te majątki były dochodowe, może jeszcze dwa słowa na ten temat, bo to było chyba tak, że głównie te majątki na wschodzie jakby utrzymywały na przykład nieborów, który był, zdaje się, mniej dochodowy, czy też deficytowy, jak to było? No, na pewno majątki ziemskie, w których nie było jakiegoś przetwórstwa, przemysłu, były słabo dochodowe, szczególnie te, które oddalone były od dużych miast. Przypuszczam, że dochody z majątku nieborowskiego nie były zbyt wielkie, bo też ziemie tam nie są najlepsze. Natomiast Ołyka położona na Wołyniu to są jedne z najlepszych ziem w Europie. I tam też Janusz Radziwiłł rozbudowywał przemysł związany z przetwórstwem drewna, fabrykę parkietów, ale także był udziałowcem kilku firm przemysłowych, czyli już nie zajmował się wyłącznie rolnictwem, tylko także inwestowaniem w przemysł, oczywiście jego późniejsza pozycja polityczna i społeczna, prezesowanie wielu różnym instytucjom prestiżowym na pewno mu w tym też pomagało. Dobrze, właśnie, więc przejdźmy może do tej działalności, czyli mamy już wykształconego księcia Janusza. Musimy przejść do następnego etapu jego jakby życia. To jest jego działalność już, chciałbym troszeczkę przeskoczyć i zająć się już I wojną światową. I może pana Jarosława bym poprosił o przybliżenie, bo tam jest ciekawy wątek związany z pobytem. No może tak najogólniej i skrótowo, proszę powiedzieć parę słów, jak on spędził, znaczy gdzie on był i co robił w czasie I wojny światowej. Dobrze. Zanim przejdę może do tego, do odpowiedzi na to pytanie, ja bym chciał sprostować tutaj troszeczkę wypowiedź pana Macieja, czy można? Nic się nie stanie bardzo takiego, proszę. Bo chodzi tutaj o, ja tutaj przygotowałem takie zestawienie właśnie tych dóbr i zaraz państwu pokażę. Jest troszeczkę mniej tych ziem, no ale myślę, że i to jest tak jak na, zaraz tutaj znajdziemy ten slajd, który to przedstawia. O, to jest ten. Proszę zerknąć na 27 rok. To są tutaj informacje dotyczące właśnie tych dóbr ziemskich. Największe dobra to oczywiście Ołyckie, ale proszę zobaczyć 29 tysięcy hektarów lasu i to są właśnie te lasy cumańskie i tartaki. I tak jak pan Maciej powiedział, produkcja parkietów, eksport, to przynosiło największe dochody. Można powiedzieć, że Cumań był całą taką lokomotywą, która pchała do przodu wszystkie te interesy księcia Janusza Radziwiłła. Bardzo dochodowy też był Szpanów, ale oczywiście nie miał tutaj przebicia z Cumaniem.
z Hiszpanów, dlatego że tutaj była dosyć dobrze rozwinięta gospodarka, jeśli chodzi o taki przemysł, o przetwórstwo spożywcze, bo w Hiszpanowie była cukrownia i ona przynosiła dosyć duże zyski, oczywiście nie zawsze, ale wtedy, kiedy funkcjonowała poprawnie. Jeśli chodzi o te kwestie, że któreś majątki przynosiły straty, no były takie lata, kiedy większość tych majątków przynosiły straty poza Cumaniem i to były oczywiście czasy wielkiego kryzysu gospodarczego. Natomiast to nie było nigdy tak, że jakieś takie dobra były całkowicie niedochodowe, trzeba było je podtrzymywać dochodami z innych źródeł. To nie było wcale tak, bo mogły takie okresy następować, ale to nie była jakaś taka stała tendencja. Chodziło też o to, że na przykład nieborów pełnił inną rolę, jeśli chodzi o w ogóle wszystkie dobra, bo proszę zobaczyć, Nieborów jest niedaleko Warszawy, to jest Mazowsze i on pełnił funkcję reprezentacyjną. Pałac w Nieborowie musiał zatrudniać zwykle więcej osób niż na przykład taki zamek w Ołyce i między innymi koszty utrzymania pałacu wpływały na to, że te dochody z Nieborowa nie były aż takie wysokie. No ale rzeczywiście trzeba się zgodzić, że ten Nieborów nie był jakimś najbardziej dochodowym majątkiem, raczej tak słabszym, niemniej bardzo ważnym dla księcia Janusza Franciszka ze względów tych reprezentacyjnych. Dobrze, jeśli moglibyśmy przejść już do czasu I wojny światowej i tutaj opowiedzieć trochę o jego pobycie pierwszym na terenie Rosji już wtedy bolszewickiej. W 1917 roku. Dobrze. To było związane z tym, że książę był przewidziany przez swojego ojca na dziedzica ordynacji ołyckiej i oczywiście zarządzał Ołyką w imieniu ojca. I wybuch I wojny światowej zastał wszystkich członków rodu na terenie Ołyki. I z tego tytułu na przykład książę Ferdynand miał sporo trudności, bo sporo kłopotów, bo był poddanym niemieckim. No i nawet były podejrzenia, że może odgrywa tutaj jakąś dziwną rolę, ale oczywiście nic takiego dalej nie zaszło. Później po przesunięciu się linii frontu ta starsza generacja Radziwiłłów powróciła do państwa niemieckiego, natomiast jeżeli chodzi o Janusza Franciszka, to on w tamtym czasie już odgrywał rolę takiego polityka lokalnego, gdzie starał się przede wszystkim wchodzić w skład ziemstw i tutaj w czasie I wojny światowej zajmował się na przykład szpitalnictwem lokalnie, czyli tutaj organizował na terenie Wołynia pomoc medyczną dla rannych żołnierzy. To było dla niego zupełnie nowym doświadczeniem, nie miał do tego żadnego przygotowania, no ale później, jak się okaże w kolejnych latach, kiedy będzie członkiem Związku Kawalerów Maltańskich, bardzo mu się te doświadczenia przydadzą. No i w sumie to niewiele się dzieje aż do momentu wybuchu rewolucji w Rosji. Wtedy Janusz Radziwiłł musi wyjechać z Ołyki, grozi mu niebezpieczeństwo. Dostaje ostrzeżenie od oficera carskiego, który jeszcze wysłał do niego jakąś sotnię ostatnią wierną kozaków, żeby ostrzec księcia o niebezpieczeństwie, bo zbliżali się bolszewicy i wtedy Janusz Franciszek wraz z całą rodziną przedostaje się do Kijowa i tam wchodzi w skład różnych organizacji społecznych, politycznych, które mają na celu przede wszystkim reprezentować społeczność polską, która tam była, no i też starano się w jakiś sposób nagłośnić czy ratować sytuację tych majątków polskich, które znajdowały się wtedy już no, na tym terenie objętym rewolucją. Janusz Franciszek wraz z rodziną przedostanie się w czasie tych zawirowań rewolucyjnych do Petersburga i stamtąd
przedostanie się do Szwecji. Uda mu się uzyskać zgodę na wyjazd i na terenie Szwecji będzie gościem króla szwedzkiego, potem przyjedzie do Berlina, no i będzie w Berlinie postrzegany jako specjalista od spraw wschodnich, od tego, co się dzieje w Rosji. Postrzegano go, no, jako człowiek, on zresztą przywiózł ze sobą dokumenty wytworzone przez polskie organizacje, mógł zdać relacje z tego, co tam się dzieje na terenie Rosji objętej rewolucją, dlatego że no, przekaz informacji w tamtym czasie był ograniczony bardzo i taka relacja świadka wydarzeń, kogoś, kto był, kto widział te wiece, to, co się dzieje, uszedł z życiem, uratował całą rodzinę, były dla wszystkich na zachodzie Europy bezcenne. I stąd oczywiście od razu propozycja, żeby został dyrektorem Departamentu Stanu przy rządzie Rady Regencyjnej. To był taki odpowiednik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powiedzmy, tak? I tak, zresztą, tak. Ale bardzo ograniczona funkcja, dlatego że to jednak była instytucja podlegająca Niemcom i Austriakom. Trzeba o tym pamiętać, że Rada Regencyjna nie była tworem suwerennym. Była tworem, wiadomo, na terenie okupowanym przez Niemców i Austriaków. I w związku z tym rząd Jana Kantego Staszkowskiego, w którym przyszło być dyrektorem Departamentu Stanu Januszowi Radziwiłłowi, on musiał tutaj spełniać pewne warunki. Były istotne ograniczenia, na przykład nie wolno było zawierać żadnych stosunków dyplomatycznych z krajami, które były w stanie wojny z Niemcami i z Austro-Węgrami. Można było utrzymywać takie relacje czy poselstwa na terenie państw sojuszniczych i ewentualnie utrzymywać jakieś kontakty z państwami neutralnymi w czasie I wojny światowej. Natomiast gdyby próbował książę Janusz jakichś negocjacji tutaj na przykład z Anglikami, Francuzami, no to skończyłoby się no, dymisją. Także tutaj pole manewru było bardzo ograniczone. Niemniej trzeba... Tak, ale mimo to, no to była jakby podwalina późniejszej służby dyplomatycznej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych już niepodległej Polski, tak? Także tutaj zasługi jego są, księcia Janusza, w zakresie tworzenia tych podwalin polskiej dyplomacji bardzo duże. Jak najbardziej, bo trzeba pamiętać, że Departament Stanu, czy inaczej Departament Spraw Politycznych, bo równolegle takie dwie nazwy funkcjonują, zajmował się tworzeniem kadr, które stały u podstaw późniejszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Także jeżeli mówimy później w roku 1918, no po 11 listopada, że rząd niepodległej Rzeczypospolitej jedzie negocjować na konferencję pokojową w Paryżu i ma tam swoich reprezentantów i dyplomatów, to przecież korzysta właśnie, ten rząd jest reprezentowany w dużej mierze przez osoby, które zaczynały swoją karierę w czasach Janusza Franciszka Radziwiłła. On zatrudnia dyplomatów, przyszłych dyplomatów, którzy będą odgrywać bardzo ważną rolę później w drugiej RP. Tak, no właśnie, ta kwestia bardzo rozległych kontaktów odziedziczonych częściowo po przodkach, ale także wyrobionych przez niego samego, chyba tutaj odgrywa bardzo ważną rolę. I tutaj mamy taki pierwszy moment, kiedy jakby rola Janusza Radziwiłła jest kluczowa. I tu chciałbym oddać głos na chwilę panu Maciejowi i poprosić o komentarz do takiej tezy, która, czy hipotezy, która tutaj się funkcjonuje, ale może nie aż tak szeroko, a jest to bardzo ciekawe, czy rzeczywiście sądzi pan, panie Macieju, że na zwolnienie
marszałka Piłsudskiego, przyszłego marszałka Piłsudskiego z twierdzy w Magdeburgu, tutaj mógł mieć pozytywny wpływ sam Janusz, książę Janusz i może jego ojciec. Co pan sądzi o tej hipotezie? Zanim odpowiem, tylko jeden komentarz w sprawie tych majątków. Rzeczywiście chyba trochę przesadziłem z tymi latyfundiami, aczkolwiek wydaje mi się, że te dane, które pan podał, one już były po tych pierwszych reformach rolnych, bo sam kiedyś widziałem odpis Księgi Wieczystej Ordynacji Ołyckiej, gdzie jest właśnie ponad 55 tysięcy hektarów, ale to oczywiście drobiazg. To i tak są liczby tak niewyobrażalne dla nas dzisiaj, że powiedzmy. Dokładnie. Tak. Także, no chociażby oczywiście kilka było majątków jeszcze w latach 30., które były znacząco większe. Natomiast ten majątek właśnie ołycki przede wszystkim był uprzemysłowiony i tak jak pan doktor powiedział, także w Szpanowie była cukrownia, to był wówczas bardzo dochodowy biznes. No tutaj na pewno pan doktor Durka badał tę sprawę uwolnienia Piłsudskiego z twierdzy w Magdeburgu bardziej. No z tego co wiem, oficjalne pismo zostało skierowane właśnie przez sekretarza stanu, czyli Janusza Radziwiłła, ale wydaje mi się, że i to jest taki wątek często przemilczany, bo my zawsze obchodzimy 11 listopada przyjazd Piłsudskiego do Polski, ale wydaje mi się, że kluczowe było właśnie przekonanie różnych polityków niemieckich, że w tej chwili pojawia się zupełnie inne zagrożenie, które poniekąd Niemcy sami spowodowali, wypuszczając Lenina do rozchwianej już Rosji. I wydaje mi się, że właśnie takie osoby jak Ferdynand Radziwiłł przede wszystkim i Janusz Radziwiłł, którzy znali mnóstwo najważniejszych osób wśród elit niemieckich, przekonały te elity, żeby Piłsudskiego uwolnić, a później, jak już został uwolniony, żeby mianować go, żeby jemu przekazać władzę, chociaż był wtedy postrzegany, pamiętajmy, jako socjalista, rewolucjonista, i niewiele miał wspólnego z poglądami członków Rady Regencyjnej. Czyli sugeruje pan, że jakby tutaj arystokracja pruska, o czym może często tak teraz zapominamy, no z członkiem czy z elitą arystokracji polskiej, czy elitą arystokracji Rzeczpospolitej dawnej, jakby miała ułatwiony wspólny język w szukaniu jakby pewnego takiego interesu ponadnarodowego, tak? W tym sensie, że łatwiej było tutaj znaleźć wspólne zagrożenie, tak? Czy świadomość pewnego wspólnego zagrożenia, jakim była rewolucja bolszewicka, i to rzutowało na możliwość otworzenia się jakiegoś pola do negocjacji, tak? Między akurat, i tutaj otworzyło się pole też dla pomocy, jaką mógł tutaj właśnie się zasłużyć książę Janusz, tak? Że to był taki ważny czynnik, powiedzmy, porozumienia arystokratów, tak, czyli pewnego środowiska, które ma do siebie zaufanie, mimo że znajduje się jakby po przeciwległej stronie, czy zaczyna się znajdować po przeciwległej stronie tej opcji narodowej. No, ja nie jestem zawodowym historykiem, więc spotkałem się z takimi tezami, które właśnie mówią o tym, że jakby no, elita polska, którą wtedy stanowili arystokraci z Radą Regencyjną, no, miała świadomość tego, że właśnie ktoś taki jak Piłsudski musi objąć władzę. Natomiast żeby go uwolnić, no to te kontakty osobiste Radziwiłłów i
innych osób, ale myślę, że akurat Ferdynand i Janusz należeli do tych, którzy mieli najlepsze relacje. Tam na pewno musieli znać osobiście ówczesnego kanclerza Maksymiliana, księcia Badeńskiego, i myślę, że te kontakty były absolutnie bezcenne. Ale no tak właśnie, zapytajmy historyka. To są pewne hipotezy. Tak, no więc może skonfrontujemy je ze zdaniem historyka. Co pan, panie Jarosławie, na ten temat sądzi? Kontakty rzeczywiście były bardzo dobre, bo latem 1918 roku książę Janusz odgrywał no, dosyć istotną rolę. On negocjował na dworze berlińskim i dworze wiedeńskim sprawę korony polskiej. Proszę pamiętać, że jeszcze na przykład w lipcu 1918 roku nie było takie pewne, jak zakończy się pierwsza wojna światowa. Później te wydarzenia potoczyły się lawinowo już, ale w lipcu i jeszcze na początku sierpnia było sporo znaków zapytania. Możliwe było jeszcze zwycięstwo państw centralnych, dlatego też książę Janusz jako dyrektor Departamentu Stanu, no, reprezentujący jakąś politykę zagraniczną jednak Rady Regencyjnej, wędrował od jednego dworu do drugiego i rozmawiał zarówno z cesarzem niemieckim, jak i z cesarzem Austro-Węgier. I tutaj była kwestia oczywiście później przyszłości Polski po zakończeniu wojny, oczywiście zakładając, że państwa centralne zwyciężą ten konflikt. I była to bardzo niewdzięczna rola. Książę Janusz był bardzo mocno atakowany w prasie za to, że w ogóle rozmawia z zaborcami. Negocjacje przebiegały w dosyć takiej dziwnej atmosferze, no bo chodziło o to, że sprawa korony polskiej i ewentualnie przyszłości państwa po zakończeniu wojny była podnoszona już przecież przez Niemców i Austro-Węgry od dosyć dawna, ale no, było to takie polityczne wyczekiwanie, może trochę przepychanie się, bo zarówno jeden cesarz, jak i drugi mieli olbrzymią ochotę zostać władcami Polski. No i oczywiście była kwestia też innych kandydatur, ale no te dwie wydawały się tutaj najpoważniejsze. Wiadomo, że Polacy w większości skłaniali się raczej, jeżeli już, to w kierunku cesarza Austro-Węgier, bo wiadomo, że ta monarchia austro-węgierska była dużo bardziej swobodniejsza i dawała tutaj więcej praw różnym mniejszościom i Polacy w Galicji funkcjonowali przecież politycznie. Natomiast jeżeli chodzi o państwo niemieckie, no to mieliśmy w pamięci cały czas germanizację, Kulturkampf i to, że jednak Niemcy mogą wywieźć Polaków w pole. No i Janusz Radziwiłł mniej więcej taki kierunek podczas tych negocjacji prezentował, ale tutaj cesarz Wilhelm go szachował, bo uważał, że jeżeli po wojnie powstałoby państwo polskie, to ono będzie bardzo ograniczone w granicach. Natomiast oczywiście było tym argumentem, który był do rozważenia przez Polaków. No i ta sprawa przez kilka tygodni była istotna przez Polaków. I kiedy, czy mnie słychać, mam te informacje, że... To mamy pewne zakłócenia. Tak, tak, jest dobrze. Okej. Po powrocie z tych negocjacji oczywiście mocno atakowany przez prasę polską i w efekcie no, doszło do tego, że będzie musiał ustąpić ze stanowiska tego dyrektora Departamentu Stanu. Oczywiście w czasie swojego urzędowania jeszcze wystosował pismo w sprawie uwolnienia Józefa Piłsudskiego, ale też uważam, że no, jeżeli ono odegrało jakąś rolę, to raczej pomocniczą. Musimy wiedzieć, że atmosfera w Warszawie była wtedy bardzo gorąca. Codziennie praktycznie odbywały się manifestacje. Ludzie domagali się uwolnienia Piłsudskiego. Uważano go za bohatera narodowego, za jedynego człowieka, który może tutaj uratować ojczyznę. Chociaż w tych proponowanych składach rządu już
w październiku czy we wrześniu jeszcze 1918 roku przewidywano właśnie dla Józefa Piłsudskiego Ministerstwo Spraw Wojskowych, czy jak ono się nazywało, w każdym razie ten resort wojskowy miał należeć do Piłsudskiego. To było jakby w planach większości tych opcji politycznych przed 11 listopada 1918 roku. W związku z tym Niemcy, wypuszczając Piłsudskiego, no spełniali to jakby oczekiwania, naciski Rady Regencyjnej, no bo wydawało się, że nie da się uspokoić sytuacji w Polsce, jeśli to żądanie podstawowe nie zostanie spełnione. Oczywiście więcej jest tutaj różnych hipotez na ten temat, ale ja bym się przychylał... Dobrze, może jesteśmy zmuszeni przejść nieco dalej i już przejść do działalności księcia Janusza w II Rzeczpospolitej. No wiemy wszyscy, że był jakby przywódcą opcji konserwatystów i że zachował bardzo dobry kontakt z marszałkiem Piłsudskim, z władzą sanacyjną. Może byśmy tutaj powiedzieli, tak skrótowo oczywiście, żebyśmy jeszcze mieli czas do przejścia do tych spraw związanych z II wojną światową. Jak tutaj jego rola księcia Janusza w tych pierwszych latach niepodległej się kształtowała? Słyszałem też, że czego chyba nie zawsze, o czym nie zawsze pamiętamy, no też nie miał aż tak dużo czasu i możliwości zaangażowania się pełnego w politykę, no bo jednak obowiązki wynikające z konieczności tutaj gospodarowania takimi dobrami rodzinnymi, no jednak po prostu go mocno angażowały czasowo i siłowo. Może byśmy w takim razie poprosili pana Jarosława o skrótowe przybliżenie jego roli w tych pierwszych latach II Rzeczpospolitej. No, po klęsce politycznej, jaką było ustąpienie z Departamentu Stanu, książę Janusz odsunął się od polityki na jakiś czas. Był postacią bardzo niepopularną, atakowaną w mediach, no i skoncentrował się na realizacji raczej takich celów ekonomicznych, zajął się gospodarowaniem majątków. Trzeba pamiętać, że te majątki były w dużym stopniu zniszczone po działaniach wojennych i w związku z tym jego obecność tam i energia były bardzo ważne. Dopiero w 1922 roku otrzymał taką propozycję, żeby stanąć na czele polskiej delegacji na konferencję rozbrojeniową w Moskwie. I tutaj wysłał go tam minister spraw zagranicznych Gabriel Narutowicz, ale samą osobę Janusza Radziwiłła potrzebnął Szymon Askenazy. I tutaj kierunki idą w kierunku Stronnictwa Prawicy Narodowej, gdzie książę Janusz od, można powiedzieć, czasów utrzymuje kontakt jeszcze przed wybuchem Prawicy Narodowej na Rusi i w tym okresie właśnie po wstąpieniu ze stanowiska w 18 roku realizuje się w ramach tego Stronnictwa Prawicy Narodowej. To będzie dla niego taka platforma polityczna, taka odskocznia do późniejszej aktywności politycznej w kolejnych latach. Na samej konferencji rozbrojeniowej w Moskwie no, reprezentował stronę polską, ale też załatwiał kilka rzeczy istotnych dla Rumunów. Wtedy Rumunia nie utrzymywała stosunków dyplomatycznych z Rosjanami. No i no, cała misja zakończyła się niepowodzeniem, ale też i na takie niepowodzenie była skazana, bo chodziło o to, żeby z tych rozmów wyjść raczej z twarzą. Sowieci przedstawili takie warunki, że gdybyśmy się zgodzili na rozbrojenie, bylibyśmy łatwym łupem w jakimś kolejnym konflikcie. No i ale zasadzie... wracając do tej kwestii rumuńskiej, to dostały bardzo wysokie odznaczenie od rządu czy od króla Rumunii za tą właśnie misję. I dodajmy, że to było chyba jedyne jego odznaczenie, medal, który został mu przyznany. No tak, otrzymał. Tak, tak, tak. Była, potem jeszcze była sprawa oczywiście podnoszona taka, żeby został ambasadorem w Bukareszcie, więc Rumuni bardzo doceniali tutaj jego rolę.
Natomiast po tym właśnie 22 roku na kilka lat książę Janusz znowu działał tylko w ramach tego Stronnictwa Prawicy Narodowej i pojawiła się kolejna szansa na wypłynięcie na szersze wody podczas przewrotu majowego. Przy czym sam przewrót majowy dla księcia Janusza nie był tutaj jakimś istotnym wydarzeniem w jego życiu. Bardziej tutaj sprawy zaprzątały, czy głowę zaprzątały mu zupełnie inne rzeczy. Otóż w końcu lutego 26 roku zmarł jego ojciec Ferdynand i zmarł w Rzymie. I sprawa przygotowania pogrzebu, przewiezienia zwłok zajęła kilka miesięcy. Pogrzeb odbył się chyba w maju 26 roku, a więc te sprawy polityczne zeszły u niego na jakby drugi plan. Dopiero później, no, po przewrocie majowym dojdzie do spotkania w Nieświeżu. I to będzie dosyć takie... To jakby otwiera nowy rozdział. Tak. W jego działalności, tutaj już uprzedzając trochę, powiedzmy, że później związany był z BBWR-em, był wiele lat wiceprzewodniczącym tego tworu popierającego Piłsudskiego, tak, czyli BBWR-u. Tak, podczas spotkania, podczas zjazdu w Nieświeżu, no, dochodzi do takiej ważnej uroczystości. Otóż trumna Stanisława Wilhelma Radziwiłła, to był adiutant Józefa Piłsudskiego, tak, który zginął w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, trumna została udekorowana Złotym Krzyżem Virtuti Militari. Oczywiście no, krzyż przyznano Stanisławowi Wilhelmowi Radziwiłłowi, ale to wyglądało w ten sposób, że podczas tej uroczystości krzyż położono na samej trumnie i tu mamy te relacje na linii Radziwiłł-Piłsudski, bo oni, to nie jest tak, że oni się pierwszy raz wtedy spotkali. Takie dosyć ważne spotkanie nastąpiło wcześniej, już w samym roku 1920, kiedy ten Stanisław Wilhelm Radziwiłł został znaleziony w strasznym stanie, bo ciało było pokute bagnetami, jego bolszewicy dobijali i trzeba było zidentyfikować zwłoki. Wtedy poproszono właśnie księcia Janusza Franciszka, przyjechał po niego samochód Józefa Piłsudskiego, zawieziono go na miejsce i doszło do takiego spotkania w bardzo przykrych okolicznościach, jak Państwo słyszycie, ale właśnie wtedy wywiązała się taka długa dyskusja między Piłsudskim a Radziwiłłem. Nie znamy treści tej dyskusji, ale myślę, że to był ten moment, kiedy oni mogli się lepiej poznać, wymienić poglądy polityczne, porozmawiać na temat przyszłości Polski, no bo proszę, zobaczmy, to jest 20 rok i to był jeszcze ten czas, kiedy Piłsudski odnosił sukcesy, później dopiero nastąpi to załamanie na froncie i 6 lat później, w 1926 roku, ponownie się spotykają właśnie. I to jest też spotkanie związane ze Stanisławem Wilhelmem Radziwiłłem. Wtedy prawdopodobnie Piłsudski będzie już rozmawiał z Radziwiłłem na temat przyjęcia przez niego ambasady w Rumunii, chociaż to już jest, no, na pewno, tak, wtedy rozmawiano na ten temat chociaż oficjalnie podczas tego całego spotkania, tych uroczystości, tam było więcej arystokracji, unikano rozmów politycznych. Niemniej sam fakt, że Piłsudski kiedy oficjalnie dostrzegł arystokrację, kiedy rozpocznie z nimi współpracę i kiedy oni zaczną odgrywać większą rolę w życiu politycznym II Rzeczypospolitej. Przynajmniej ta grupa, którą reprezentował książę Janusz Radziwiłł, politycy ze Stronnictwa Prawicy Narodowej. Tak to wygląda w 26 roku i w 27, nie zapominajmy, dochodzi do kolejnego takiego spotkania istotnego, już typowo politycznego, w Dzikowie, tak, gdzie kształtuje się pomysł włączenia tych stronnictw konserwatywnych do stronnictwa budującego się wokół Piłsudskiego i przygotowania do wyborów roku 28.
Dobrze, i chciałbym teraz przejść do tego wątku, powiedzmy, miejsca, bo jak wspomniałem na początku, w tym naszym projekcie bardzo dużą rolę przywiązujemy też do miejsc związanych z działalnością członków rodziny Czartoryskich, Radziwiłłów. Tu jest taka okazja, żeby powiedzieć o budynku, który odgrywał dużą rolę w działalności księcia Janusza, w działalności jego społecznej, politycznej w II Rzeczpospolitej. Poprosiłbym może o parę słów na ten temat pana Macieja Radziwiłła. Oczywiście mówimy o tym pałacyku na Bielańskiej, Pałacu Przebędowskich, który dzisiaj mieści siedzibę Muzeum Niepodległości. Czy można parę słów na temat tego budynku i jego roli, panie Macieju? Myślę, że tutaj pan doktor Durka będzie miał dużo większą wiedzę niż ja. Oczywiście Janusz Radziwiłł był znaczącą postacią zarówno w polityce, jak i w różnych organizacjach. Był między innymi przez pewien czas prezesem jachtklubu, był ważną osobą w Polskim Związku Kawalerów Maltańskich, w wielu organizacjach pracodawców. Jednocześnie przez pewien czas był, o ile pamiętam, szefem Komisji Spraw Zagranicznych Senatu i to łączyło się także z dosyć dużą rolą, jeśli chodzi o podejmowanie gości zagranicznych zarówno właśnie w Warszawie, jak i w Nieborowie, gdzie właściwie Janusz Radziwiłł żył właściwie głównie pomiędzy Warszawą a Nieborowem, ale także w Dobrach Ołyckich, gdzie były organizowane polowania, a to była też dobra okazja do różnych istotnych spotkań politycznych, także z politykami zagranicznymi odwiedzającymi Polskę. Ale jeśli książę Janusz był w Warszawie, wyobrażam sobie, że jednak był dużo czasu, no to wtedy urzędował w tym pałacyku na Bielańskiej, tak? Tak, tak. I tam zdaje się, teraz troszeczkę przeskakujemy czas, ale jeszcze jesteśmy w II Rzeczpospolitej, zdaje się, to jest taki drobny wątek, ale też ważny, bo on przyjaźnił się z Walerem Sławkiem, tak? I zdaje się, że on był... No są takie, że tak powiem, no nie pogłoski, tylko takie wiadomości, informacje o tym, że tuż przed jego samobójczą śmiercią właśnie on był, czy tuż, czy parę dni przed tym tam konferował, przebywał w Pałacu na Bielańskiej i właśnie czy to jest jakiś wątek istotny, myśli pan? No trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Może pan doktor Turka taką informację też wiem między innymi od synowej Janusza Radziwiłła, która właśnie pamiętała doskonale pułkownika Sławka. Natomiast niewątpliwie po śmierci Piłsudskiego Janusz Radziwiłł zaczął się dystansować od tego obozu już późniejszej sanacji. No to się wiązało między innymi z taką bardziej, można powiedzieć, nacjonalistyczną, może to za mocne słowo, polityką, jeśli chodzi o przede wszystkim obszar południowo-wschodniej Rzeczpospolitej ówczesnej. Pamiętajmy, że takie osoby właśnie jak Janusz Radziwiłł doskonale potrafiły odnaleźć się w tym otoczeniu ludności ukraińskiej. W miastach mieszkało dużo ludności żydowskiej. Właściciele ziemscy byli Polakami, katolikami, to wszystko było, prawda, dosyć skomplikowane i łatwo było różne konflikty, ale miarą tego, jaką potrafił sobie zbudować pozycję właśnie
na tym terenie wołyńskim było to, że syn Janusza, Edmund Radziwiłł, został wybrany przez miejscową ludność na stanowisko wójta Ołyki. Także to pokazuje, jak właśnie duża część właścicieli ziemskich z tamtych terenów potrafiła w jakiejś harmonii żyć z miejscową ludnością. To się wiązało także z różnymi działaniami pro publico bono. Między innymi, jak ktoś z Państwa uda się do Ołyki dzisiaj, to nadal jak się dojeżdża od głównej drogi między Łódzkiem a Lwowem, wjeżdżamy na drogę pokrytą trylinką, czyli wynalazkiem polskiego inżyniera przedwojennego, pana Trylińskiego, która do dzisiaj służy i miejscowa ludność nazywa tę szosę Radziwiłłówką, więc to pokazuje tylko malutki fragment działalności skierowanej po prostu na ludność miejscową, bezinteresowną, co też zresztą pomogło ujść z życiem Januszowi Radziwiłłowi w roku 1939, kiedy przed aresztowaniem, właściwie przed śmiercią Janusza uchroniła go właśnie ludność ukraińska z terenów Ołyki i okolic. No właśnie, troszeczkę już może wykorzystajmy to, że ten wątek padł tutaj, panie Macieju, i może tutaj właśnie byśmy przeszli troszeczkę już absolutnie skracając, ale niestety czas nas trochę nagli, bo chciałem teraz przejść już do tych kwestii związanych z II wojną światową, z najpierw wrześniem 1939 roku. Jak pan słusznie tutaj zauważył, to już powiedzmy już było drugie takie cudowne ocalenie. Tak? Pamiętajmy, że pierwszy raz został tak cudownie ocalony w 1918 roku, tak? Pan Jarosław mnie poprawi, w momencie, kiedy został właśnie ostrzeżony i przez tego generała rosyjskiego i wtedy przydzielono mu tą sotnię kozacką. To jest drugi bardzo ciekawy wątek taki, rodzący bardzo wiele różnych hipotez, przypuszczeń, a nawet plotek. I może byśmy już przeszli do tego, czyli właśnie do tego, co się działo z księciem Januszem bezpośrednio po wybuchu II wojny światowej. Który z panów by może na ten temat zaczął? No ja mogę powiedzieć, co się działo wtedy. No tak, wiadomo, że książę Janusz dla Sowietów był osobą niezwykle cenną, bo to już nie jest kwestia sprawy, że on jest przedstawicielem arystokracji, ale on odgrywał ważną rolę polityczną w II Rzeczpospolitej w latach 30., bo no to tylko króciutko powiem w jednym zdaniu, że był wiceprezesem BBWR-u i łączył tak naprawdę w tej organizacji świat biznesu ze światem polityki. Był, może nie był na pierwszej linii tej politycznej, ale był zaraz na drugiej i był zaufanym tutaj, tak jak padło tutaj, osobą współpracującą z Walerym Sławkiem, także z Piłsudskim, a więc tutaj to, że on dostanie się w ręce Sowietów, no to oni starali się to jak najlepiej wykorzystać i w związku z tym, kiedy no, na tereny polskie wkroczyła Armia Czerwona, to wykorzystano fakt, że książę Janusz nie zdecydował się pojechać z resztą osób polskiego rządu, z generałami, nie uciekł do Rumunii, tylko pozostał w swoim majątku i 20 września do Ołyki wkroczyli Sowieci. Przewieziono go, no nie tak od razu. Najpierw starano się go tam osądzić, czyli zorganizowano na miejscu taki sąd ludowy i chciano skazać zarówno księcia, jak i syna Edmunda za to, że no tutaj
gnębił lud i teraz powinna nastąpić jakaś sprawiedliwa kara. Tak się nie stało, bo kiedy zorganizowano na prędce taki sąd ludowy, większość mieszkańców Łyki, a powiem, że zdecydowana większość osób, która tam wtedy na tej sali była, to jednak byli Ukraińcy, orzekła, że no od księcia Radziwiłła żadnej szkody nie mieli, że nic złego się nie działo, bardzo lubili tego swojego księcia, więc no może brzmi to mało wiarygodnie, ale proszę uwierzyć, że takie przekazy właśnie do mnie docierają pozytywne i nie pozwolili mu wyrządzić krzywdy. Czyli krótko mówiąc, lud miał osądzić i skazać go na śmierć, natomiast lud gnębiony wcale się nie czuł. To bardzo ciekawy wątek, jakież to musiało być klasowe zaskoczenie dla bolszewików. No niesamowite i zaraz, ponieważ kilka osób by było przeciwnych temu wyrokowi ludu, to te osoby właśnie aresztowano jako te, które sprzeciwiają się woli ludu. Natomiast księcia Edmunda wywieziono do Kozielska, księcia Janusza wywieziono do Moskwy na Łubiankę i tam następuje jego spotkanie z Berią. W sumie dwa razy takie przesłuchania. Pierwsze nie ma większego znaczenia, a drugie już jest istotne, dlatego że to jest taka rozmowa, kiedy Beria będzie decydował się o tym, że jednak wypuści księcia Janusza Radziwiłła z Łubianki i wiem, że to jest oczywiście jeszcze jeden z bardziej kontrowersyjnych wątków w biografii księcia Janusza, jak to się dzieje, że ktoś wyjeżdża sobie z Łubianki w czasie II wojny światowej w 1939. No tak sobie, tak? No i wiem, no że... No właśnie, może w tym momencie koniecznie bym chciał oddać głos, przepraszam, panu Maciejowi, bo pan Maciej na Białorusi odkrył chyba bardzo przekonujące tutaj wyjaśnienie. Panie Macieju, można prosić o przedstawienie krótko tej sprawy? Dlaczego został uwolniony? No oczywiście tutaj mogą być różne hipotezy. Natomiast trzeba pamiętać, że Janusz Radziwiłł nie był jedynym przedstawicielem rodziny, który dostał się w ręce Sowietów we wrześniu 1939 roku, bo jego dość bliscy kuzyni z Nieświeża, który był położony kilka kilometrów od granicy polsko-sowieckiej przed wojną, zostali aresztowani już 17 września. W tym składzie rodziny, który znajdował się wówczas na zamku w Nieświeżu, była Maria Zbranicki-Radziwiłłowa, tak zwana księżna Bichette, która była wielką przyjaciółką królowej włoskiej Eleny i właściwie mieszkała na co dzień w Rzymie. Natomiast przyjechała na wakacje do syna ostatniego ordynata nieświeckiego, Leona Radziwiłła. Po jej, jak królowa włoska dowiedziała się, że jej przyjaciółka znalazła się w niewoli sowieckiej, to podjęła się akcji uwolnienia jej. W to włączeni zostali dyplomaci włoscy na najwyższym szczeblu, którzy poprzez Niemców, którzy oczywiście wtedy mieli jeszcze doskonałe relacje ze Związkiem Sowieckim, wynegocjowano wtedy uwolnienie wszystkich członków rodziny Radziwiłłów. Uwolniony został Janusz Radziwiłł, ale także Edmund, który, jak było wspomniane, trafił do jednego z obozów jenieckich i wszyscy Radziwiłłowie schwytani na zamku w Nieświeżu. Niedawno spotkałem dosyć ciekawego historyka białoruskiego, który z racji różnych powiązań rodzinnych, bo jego ojciec był dość ważnym, nawet generałem milicji za czasów jeszcze sowieckich. Dzięki tym kontaktom dotarł do ciekawych archiwów NKWD białoruskiego, z których wynika, że Radziwiłłowie zostali uwolnieni i to już po paru tygodniach.
jeszcze chyba we wrześniu. Natomiast Sowieci zażądali, aby władze włoskie uwolniły kilku komunistów włoskich, którzy następnie zostali przekazani stronie sowieckiej. Także nie ręczę za tą wersję, ale taką wersję z wiarygodnego źródła, do którego polscy historycy nie mają dostępu, słyszałem. I właśnie Janusz Radziwiłł, z tego co wydaje mi się, tym samym pociągiem, co właśnie ci Radziwiłłowie z Nieświeża, powrócił do Warszawy jeszcze we wrześniu czy na początku października. W grudniu. Już w grudniu, dopiero w grudniu, tak? No już nie pamiętam, w Karmazie dość szybko powrócił do Warszawy. I to było drugie jakby takie uwolnienie cudowne, znaczy się uratowanie życia. Mhm. Natomiast pierwsze uwolnienie z uwięzienia, no, które mogło się skończyć tragicznie, były jeszcze dwa. Znaczy się, książę Janusz był trzykrotnie w czasie wojny aresztowany i więziony. Może pan Jarosław by krótko, bo już dużo czasu nie mamy, powiedział koniecznie jeszcze o tych dwóch pozostałych aresztowaniach już, no to drugie ze strony niemieckiej, tak? Można tak, panie Jarosławie? Tak, to drugie nastąpiło w czasie powstania warszawskiego. Sprawa wyglądała w ten sposób, że no, księciu zresztą groziło już wcześniej aresztowanie, bo on odważył się w styczniu 40 roku na wyjazd do Berlina i osobistą wizytę u Göringa. Już mu wtedy po powrocie z tego Berlina władze niemieckie groziły palcem, że jeszcze jeden taki numer, wybryk i cała jego rodzina trafi do więzienia. No ale właśnie w czasie powstania warszawskiego książę no, oczywiście osobiście nie walczył, ale starał się działać na rzecz ludności, która tam gromadziła się w piwnicach pałacu, kiedy Niemcy zdobyli pałac przy ulicy Bielańskiej. Aresztowali go. Ostatnio słyszałem taką relację, taką tradycję rodzinną, która mówi, że on tutaj oponował, nie chciał zgodzić się, żeby Niemcy brali do niewoli tę ludność, te osoby, które ukrywały się w tych piwnicach i sam powiedział, że w takim razie proszę mnie aresztować. No to jest oczywiście taki wątek słabo udokumentowany, ale możliwy. Został wywieziony do takiego więzienia w Moabicie. Tam Niemcy go przesłuchiwali, ale w październiku 1944 roku uwolnili go z tego więzienia. Tutaj te okoliczności uwolnienia Janusza Radziwiłła są no, słabo udokumentowane. No, możliwe, że właśnie zagrała kwestia spotkania, dlatego że przez cały ten czas II wojny światowej na terenie okupacji niemieckiej książę i jego najbliżsi w sytuacji jakiegoś najwyższego zagrożenia albo potrzeby negocjacji no, przywoływali tutaj tych Hohenzollernów, tak? I to na wielu Niemcach robiło wrażenie. No i też trzeba pamiętać, że ta linia berlińska no miała swoje kontakty na terenie Niemiec, także sam Janusz Radziwiłł znał osobiście wielu generałów niemieckich. W związku z tym to mogło spowodować, że uwolniono zarówno jego, jak i jego żonę z więzienia i mogli powrócić najpierw do Nieborowa, ale z tego Nieborowa Niemcy kazali im wyjechać i znaleźli się bardziej na zachód, w innym pałacu. I tam doczekali przyjazdu już no, ofensywy zimowej i wejścia Armii Czerwonej, gdzie zostali wszyscy, można powiedzieć, zaaresztowani, tak zatrzymani i przewiezieni znowu na teren Związku Sowieckiego. I to jest ten czas, kiedy ponownie Janusz Franciszek znajdzie się na Łubiance. I stamtąd wraz z całą rodziną, z tymi najbliższymi, to będzie cała grupa polskiej arystokracji,
Oni zostaną przewiezieni do takiego obozu w Krasnogorsku. No i oczywiście tu jest pytanie, co takiego mieli, jaki zamiar mieli Sowieci, że akurat tych arystokratów trzymali razem i przewozili najpierw na Łubiankę, potem do tego obozu. Okazuje się, że najprawdopodobniej no, to był taki rodzaj kolekcjonowania różnych znaczących osób na okoliczność ewentualnego rozwoju wydarzeń, różne scenariusze polityczne wchodziły w grę, więc no, zawsze można było takie osoby usunąć, ale dla Sowietów bezpieczniej było je trzymać gdzieś w obozie, tak, i w razie czego tutaj starać się zagrać konkretnymi osobami na tej arenie politycznej. Oczywiście starano się też księcia przyciągnąć na swoją stronę. Miał kilka takich rozmów, o których niechętnie mówił. Prawdopodobnie właśnie były to próby zaangażowania go może jakiegoś szerszego w działalność komunistów. No, szukano kogoś, kto był popularny w II Rzeczpospolitej i mógłby na przykład dawać legitymację komunistom, którzy byli przecież mało popularni w czasach II RP, a po II wojnie światowej przejmują całość władzy. W związku z tym szukano takich osób. No i Janusz Radziwiłł się w tej roli absolutnie nie sprawdził, no bo nie poszedł na tę współpracę. Ja mam taką troszkę niechronologiczny zabieg, ponieważ za 5 minut musimy zwolnić pana Macieja, a bardzo jeszcze wrócimy do tego wątku, bo jeszcze później był jeszcze raz aresztowany przez UB. Wrócimy do wątków jakby w podsumowaniu, natomiast teraz bym chciał na jeszcze 4 minutki oddać panu Maciejowi, póki jest z nami głos. I panie Macieju, chciałbym, żeby pan, uprzedzając fakty, książę Janusz oczywiście żyje jeszcze długo po zakończeniu II wojny światowej, bo ponad 20 lat. I chciałem zapytać pana, bo pan bywał u niego w mieszkaniu. Pamięta pan, tak? Jako mały chłopiec jeszcze go jakby naocznie. Zanim odpowiem na to pytanie, to też trzeba pamiętać właśnie o jego działalności w czasie okupacji, skupionej na właśnie działalności wokół Związku Kawalerów Maltańskich. To była jedna z nielicznych organizacji, które Niemcy tolerowali w tamtym okresie, i jego związkach z Radą Główną Opiekuńczą, współpracą z hrabią Ronikierem, który był prezesem, więc o tym warto też pamiętać. Warto też pamiętać o działalności jego syna i synowej w Nieborowie, gdzie przysłużyli się, właśnie zorganizowali akcję ratowania dzieci żydowskich, za co synowa Janusza Radziwiłła otrzymała Order Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. To wszystko oczywiście było za jego wiedzą i zgodą. Natomiast no, ja nie mogę powiedzieć, że bywałem u niego w domu, bo kiedy umarł, miałem 6 czy 7 lat, ale po wojnie Janusz Radziwiłł, tak jak pan powiedział, po powrocie w 1947 roku ze Związku Sowieckiego z całą rodziną, bo tam był także jego syn, synowa i dwoje wnuków, a także kilkanaście innych osób z polskiej arystokracji. Co ciekawe, Sowieci zwolnili go, a trafił jeszcze na dłuższy czas do więzienia Urzędu Bezpieczeństwa na pracę na ulicy Cyryla i Metodego. Natomiast później otrzymał od władz komunistycznych malutkie mieszkanie na Mokotowie i tam mieszkał do śmierci w 1967 roku. Po wojnie już nie odgrywał żadnej roli politycznej. Ja pamiętam go jako mały chłopiec po prostu dlatego, że mój ojciec zaprowadził kiedyś mnie do niego i powiedział: pamiętaj tego człowieka na całe życie. To się wiązało z tym, że Janusz Radziwiłł był takim, można powiedzieć, największym autorytetem i niejako przywódcą tego środowiska
arystokratyczno-ziemiańskiego po wojnie i właściwie wielkim takim autorytetem, między innymi właśnie za to, że nie poszedł na współpracę z Sowietami, chociaż stawiane są takie czasami hipotezy, ale to, że człowiek na tym poziomie rozmawia z różnymi osobami, no zwłaszcza wtedy, kiedy jest aresztowany, nie znaczy, że wykonuje ich rozkazy czy przekazuje jakieś tajne informacje. Tak samo nie dał się zwerbować Niemcom, chociaż były takie pomysły, żeby z Janusza Radziwiłła zrobić, powiedzmy, polskiego Kisslinga, czyli postać z szefa takiego marionetkowego rządu w Norwegii w czasie II wojny światowej. Także jego tutaj niezłomność wydaje się całkowicie niepodważalna, a te hipotezy o tym, że jest on, że był on na usługach sowieckich, wywodzą się ze źródeł, z pamiętników jednego z generałów NKWD, który no, nie sądzę, że był bardzo wiarygodny i nie ma żadnych śladów tej działalności, poza tym, że był przesłuchiwany jako więzień. Także tutaj absolutnie taki zarzut jest absurdalny. Bardzo, panie Macieju, serdecznie dziękujemy. Wiem, że pan ma drugie ważne bardzo spotkanie, także bardzo serdecznie w tym momencie panu podziękuję, a jeszcze podsumujemy, jeszcze do kilku wątków wrócimy, jeśli można, panie Jarosławie. Proszę powiedzieć, bo chciałbym tak już tytułem podsumowania, bo nasz czas już się kończy, ale koniecznie chciałbym jeszcze jakby spróbować uporządkować i powiedzieć, pana spytać o dwie kwestie. Jak w takim razie pan jako biograf księcia Janusza ocenia całokształt jego działalności, ponieważ jak się tak patrzy na jego życiorys, na jego biografię, no to można powiedzieć, że mimo tych ogromnych kontaktów, ogromnego szacunku, tak, ogromnej roli jako przywódcy arystokracji, no w tej polityce nie był taką osobą do końca spełnioną, w sensie takim, że najwyższych stanowisk jednak kierowniczych nie sprawował. Dwukrotnie bodajże miał już być blisko do jego mianowania na właśnie szefa MSZ-u II Rzeczpospolitej, a jednak do tego nie dochodzi. W związku z tym chciałem zapytać, jak można by tak podsumować, czy on był, mówiąc tak może w uproszczeniu, jeśli chodzi o jego działalność polityczną, człowiekiem spełnionym? Myślę, że jeżeli chodzi o jego dokonania w sensie takim politycznym, to znaczy to, co on mógł osiągnąć w II Rzeczpospolitej jako polityk, to na pewno nie był spełnionym człowiekiem. Nigdy nie odgrywał jakiejś roli pierwszoplanowej, ale trudno też tak jednoznacznie wyrokować, bo jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia gospodarza wielkich majątków ziemskich, no to on miał jeszcze tutaj inne cele, tak, w życiu, nie tylko działalność stricte polityczną. Natomiast rzeczywiście angażował się w tę politykę mocno, był postacią drugoplanową. Była opcja, że zostanie ministrem spraw zagranicznych, może by i został i byłoby to na pewno spełnienie jego właśnie drogi politycznej, bo chyba wyższych ambicji nie miał, ale właśnie tym ministrem spraw zagranicznych to chciał być, ale na określonych warunkach i on te warunki przedstawił podczas niektórych rozmów i tutaj chodziło o to, że chciał mieć swobodę działania w wielu kwestiach i to się obozowi sanacyjnemu nie podobało. Oni jednak chcieli mieć ministra spraw zagranicznych, który reprezentowałby konkretną opcję. Janusz Radziwiłł był politykiem, jednak za bardzo niezależnym i on miał pełną taką świadomość. Suwerennym, tak.
Tak, on miał świadomość swoich wartości. To też wychodzi podczas tych relacji z Berią, kiedy on rozmawia z przecież tak ważną postacią w Związku Sowieckim. Dostał propozycję współpracy, nawet dostał jakiś adres nauczycielki we Lwowie, gdzie miał dostarczać jakieś informacje. Odmówił. Beria poprosił go, żeby jednak do niego napisał. No to Radziwiłł obiecał, że dobrze, jeżeli będzie taka okoliczność, to on napisze list, no i zrobił coś takiego, napisał po powrocie w 39, na przełomie 39-40 taki list, gdzie stwierdził, że dopiero kilka tygodni jest w Polsce i nie może nic więcej powiedzieć, no i starał się wywiązać z tej obietnicy. Podczas wizyty w Berlinie pojechał do ambasady i wręczył taki list do Berii. No i to może też być powodem tych różnych historii, które krążą wokół Janusza Radziwiłła. No i to, że gdzieś tam się przewinął w pamiętniku, no bo jeżeli wysłał taki list do Berii z Berlina, no to oczywiście jak znamy działalność praktyki takich służb, które zajmowały się wcześniej Radziwiłłem na Łubiance, no to wiemy, że taki pojedynczy list już może zostać zakwalifikowany przez nich jako, no, pozyskaliśmy tutaj kogoś, kto nam złożył informację, oddał nam informację. No wiadomo, że jeden Radziwiłł zupełnie do tego inaczej podchodził, po prostu zareagował na prośbę i on zresztą zrobił to w pełni w uzgodnieniu, te wszystkie jego działania w Berlinie były uzgadniane z rządem na uchodźstwie. To była jasna sprawa i z tym pionem politycznym Polskiego Państwa Podziemnego on tylko w ten sposób to mógł realizować i tak zrobił. No, potem zresztą to opisał. To był, zdaje się, nawet warunek, jaki postawił, tak? Że, bo jeszcze byśmy chcieli dla niewtajemniczonych słuchaczy wrócić do tego wątku, dlaczego on pojechał do Göringa. Otóż on, to był początek okupacji, jeszcze wtedy, jeszcze ta okupacja nie była tą, no nie było Holokaustu, nie było zagłady, nie było eskalacji tego terroru. No oczywiście on już był, natomiast jeszcze nie wszyscy stracili całkiem nadzieję na to, że można w jakiś sposób wpłynąć na złagodzenie tego kursu. Powiedzmy jeszcze, dlaczego właśnie Göring i dlaczego książę Janusz, oczywiście pod warunkiem uzyskania zgody przez jakby reprezentantów władzy, bo jeszcze no nie państwa podziemnego wtedy, ale reprezentantów władzy podziemnej. Proszę parę słów na ten temat powiedzieć. Była to jego jakby znajomość wcześniejsza z Göringiem i chciał tu jakby to wykorzystać, tak? Bo Göring w jego dobrach w latach 30. polował, prawda? Nie w jego dobrach, ale spotykali się czasami i to trochę na innym gruncie, bo Janusz Radziwiłł był przez kilka lat prezesem Aeroklubu Polskiego. Był taki czas, kiedy przyjmował różne zaproszenia na prezesury stowarzyszeń, klubów, nie odmawiał. Chętnie go zapraszano na te stanowiska, dlatego że był świetnie powiązaną politycznie osobą i także miał wpływy w świecie gospodarki. W związku z tym tutaj nadawał się jak najbardziej, był postacią bardzo szanowaną. A wiemy, że Göring był szefem lotnictwa w III Rzeszy. No i w związku z tym te spotkania się odbywały przy okazji challenge'ów, zawodów sportowych, różnych właśnie na tym gruncie choćby. I w związku z tym, kiedy pojawił się w Warszawie, powrócił z Moskwy książę Janusz, to postarano się wykorzystać te jego możliwości. To, że przecież jego prababka to była Luiza Hohenzollern, to, że zna wielu starszej daty polityków, generałów wojskowych niemieckich. No i bez jakichś większych problemów udało mu się dotrzeć do Berlina. Proszę wyobrazić sobie, który z polskich polityków w Polsce okupowanej no, wsiadłby do pociągu i pojechałby do Berlina w tamtym czasie. Mogło się to udać tylko księciu Januszowi Radziwiłłowi, który wywodzi się z linii berlińskiej, którego ojciec działał przez wiele lat w Berlinie. No on z tym Berlinem był jednak związany.
W związku z tym ta wizyta mogła się udać i doszła do skutku. Göring podczas tego spotkania miał interweniować między innymi w sprawie aresztowanych profesorów krakowskich. Miał też obiecać, że zostanie zatrzymany proceder wywożenia na roboty polskiej młodzieży, tu czasami nieletnich wywożono już wtedy i takie postulaty do Göringa zawoził właśnie książę Janusz. Göring odegrał taką scenę, nie wiadomo czy on wykonał do kogoś telefon, bo są podobno do Hansa Franka, ale czy to był telefon rzeczywiście wykonany, czy Göring po prostu był dobrym aktorem, trudno powiedzieć i to tak zresztą w swoich tych wspomnieniach książę Janusz opisywał. W każdym razie wrócił z tego Berlina i został od razu wezwany na posterunek policji w Warszawie, gdzie mu grożono, że jeżeli jeszcze raz dokona takich działań, tak pojedzie sobie do Berlina, to się to dla całej rodziny skończy źle. Te swoje wspomnienia książę Janusz przekazywał dwukrotnie, bo to też jeszcze wspomnę, bo tu no właśnie, kilka razy poruszyłem, więc były to nagrane rozmowy z Krzysztofem Teodorem Teplicem na taśmie magnetofonowej i opublikowane... w latach 60., tak? W 61. roku opublikowane na łamach Przeglądu Kulturalnego. Później książę Janusz Radziwiłł dostał pozwolenie też na wyjazd do rodziny, między innymi do córki Krystyny w Madrycie i tam podczas tych pobytów rozmowy z nim przeprowadzał pan Łobodowski, który opublikował w 67 roku, już po śmierci księcia Janusza, w Kulturze też takie dwa artykuły, gdzie wynik tych wywiadów zaprezentował. Więc to są takie przekazy właśnie o charakterze wspomnieniowym. Jako takiego pamiętnika czy wspomnień książę Janusz nie zostawił, przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo. W archiwum Magnowych znajduje się też zapis spisany z tych taśm magnetofonowych, te taśmy zaginęły. To jest 50 stron takiego zapisu, gdzie jest pieczątka kogoś z PZPR, że potwierdza zgodność z oryginałem i nieczytelny podpis. No i wiadomo, że w 2001 roku tę wersję właśnie z wspomnień opublikował pan Jerzy Jaruzelski. Tak. Jeszcze ostatni wątek, jaki chciałem poruszyć, to jest ten właśnie końca życia, wiadomo, on umiera w 1967, tak, roku. Tak. Ostatnie 20 lat spędza w małym dwupokojowym mieszkanku, jak pan Maciej mówił, na Mokotowie bodajże. Obecnie jest pochowany, czy to było tak, że od razu był, czy też chyba nie, chyba najpierw... Chyba dopiero później go przeniesiono na cmentarzu Wilanowie, zresztą to był jakby państwowy pogrzeb, chyba jeden z nielicznych, państwowy pogrzeb arystokraty w PRL-u. Tak, 7 września 67 roku spoczął na cmentarzu Czerniakowskim w stolicy. No i to było wielkie wydarzenie, dlatego że przyjechali goście ze Stanów Zjednoczonych, to nie byle kto, bo Kennedy, oni wtedy byli... Właśnie. Tak, w relacjach to, przepraszam, ale tutaj miałem jeszcze zapytać, przepraszam, że wchodzę w słowa, ale jeszcze właśnie dlaczego o synu, skąd ten Kennedy, tak? Ponieważ syn, wspomnijmy to był ważny wątek, ponieważ rzutował też na to, że książę Janusz no, nie musiał aż takiej biedy, że tak powiem, także miał tą sytuację materialną nie najgorszą, jak na innych arystokratów w latach PRL-owskich. Dlaczego? Dlatego, że zarówno jego córka, tak, była w Hiszpanii za granicą, jak i jego syn był w Stanach Zjednoczonych, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i był szwagrem, tak, żony Kennedy'ego. Proszę parę słów na ten temat powiedzieć jeszcze. Tak, tak, tylko że tutaj ja bym tak tutaj też jeszcze poruszył jedną sprawę. W Warszawie pozostał jeszcze jeden z jego synów, Edmund, wraz ze swoją żoną Izabelą i oni przede wszystkim tutaj zajmowali się księciem Januszem.
na co dzień. Natomiast rzeczywiście jakaś pomoc materialna ze strony Stanisława Radziwiłła była, bo wiadomo, paczki były przysyłane. Zresztą temat Stanisława Radziwiłła to jest osobne zagadnienie, dlatego że on kilka razy bankrutował, kilka razy budował od zera praktycznie potężny majątek, więc to jest bardzo ciekawa biografia. Natomiast książę Janusz no, żył skromnie, był kilka razy na zachodzie, mógł odwiedzić syna, odwiedził córkę, nigdy nie zdecydował się na emigrację, chociaż miał takie możliwości. Pozostał w Polsce do końca. Ale wyjaśnijmy jeszcze ten wątek rodzinny, tak? Tych pokrewieństw syna księcia Janusza. Tak. Stanisław Radziwiłł był mężem siostry Jacqueline Kennedy. Tak, żony prezydenta Kennedy. Prezydenta, tak. I zresztą no jeszcze, córka natomiast, to też bardzo ciekawy wątek, córka księcia Janusza była żoną chyba ostatniego lub przedostatniego ambasadora II Rzeczpospolitej, który w Hiszpanii, który na skutek historycznego zbiegu okoliczności, czyli długich rządów generała Franco, chyba tylko w Portugalii było możliwe, żeby polski ambasador, polski urzędnik tego szczebla jeszcze był uznawany przez rząd, jakikolwiek rząd na świecie, aż do lat, bodajże końca lat 50., tak? Czy jeszcze dłużej? No i jeszcze taka sprawa była w Watykanie, także też tam dosyć długo utrzymywała się ta dyplomacja rządu RP na uchodźstwie, ale rzeczywiście tak było. Pan Potocki odgrywał dosyć, no bardzo istotną rolę w Madrycie. Wracając jeszcze do tego wątku Stanisława Radziwiłła i prezydenta Kennedy'ego, bo jeszcze mogę tutaj powiedzieć, że te relacje to nie były tylko i wyłącznie relacje oparte na tych związkach rodzinnych, bo oni też współpracowali ze sobą na polu politycznym i Stanisław Radziwiłł często podczas kampanii wyborczej prezydenta Kennedy'ego towarzyszył mu podczas spotkań z Polonią. I wiemy, że te wybory no, miały swoją historię, jak każde wybory prezydentów Stanów Zjednoczonych, i Kennedy czuł, że w jakimś stopniu, czy w dużym stopniu zawdzięcza swoje zwycięstwo właśnie Polonii i między innymi Stanisławowi Radziwiłłowi, był mu za to ogromnie wdzięczny. Stąd później taka sympatia. Niestety, mimo że można by tak jeszcze długo, to i tak przekroczyliśmy limit 1,5 godziny, za co przepraszam, ale myślę, że te wątki końcowe mogły wielu z uczestników naszego spotkania zainteresować. Chciałbym z bólem serca podziękować panu, że musimy już przerwać, no ale jeszcze do tematu Radziwiłłów, Czartoryskich będziemy wracać. Przy tej okazji nadrobię zaległość z początku. Chciałbym podziękować panu prezesowi oraz załodze Fundacji Janusza Batorego, Janusza Kurtyki za to, że tutaj za naszą owocną współpracę, która zaowocowała już drugim spotkaniem online, a jeszcze zapowiem od razu, w przyszłym tygodniu też o tej samej porze będzie trzecie spotkanie. Myślę, że równie ciekawe. Ono będzie dotyczyło rodziny Czartoryskich, duchownych, księży i zakonnic z rodu Czartoryskich. Będzie to spotkanie między innymi z panią Barbarą Czartoryską, ale również innymi członkami rodziny Czartoryskich i historykami. Od razu też zapraszam wszystkich na tym samym forum, w tym samym miejscu. Będzie można nas za tydzień o 18 odnaleźć na już ostatnią debatę online. A póki co bardzo serdecznie panu, panie Jarosławie, dziękuję i dziękuję też obsłudze tutaj technicznej, dzięki któremu mogliśmy być tutaj z państwem w różnych miejscach kraju, a może i świata. Także bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą debatę.